straszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Dziś na polach bitewnych, co niejedno widziały, gdzie splatają się chwała i przyszłość. Nadszedł czas po pomniki, monumenty triumfu postawić, po 100 latach od cudu nad Wisłą razem. Niech żyje Polska, niepodległa, biało-czerwona. Niech żyje Polska, solidarna, nieustraszona. Niech żyje Polska, naszych marzeń, pragnień i dążeń. Niech żyje Polska, nasza duma i obowiązek. Bardzo dziękuję. Pięknie śpiewasz. Brawo, panie Janie. Brawo. Potwory, złowrogie narody, ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, szkopy, kasapy, dzieciństwa, koszmary. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wśród tam zachód, szkopy i kasapy. Dwa wraże imperia, o strach Europy, złowieszcze, pożure, kasapy i szkopy. Dziś chwieje się pokój, czasy niespokojne, żelaznej kurtyny, a nie zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety, ich media doszczują, mieszają i kłamią, a tak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, szkopy i kasapy. Niezmiennie, codziennie szarpią, atakują, i tak od stuleci złodzieje i zbóje. Powtarzamy lekcje polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, szkopy i kasapy. Niezmiennie, codziennie szarpią, atakują, i tak od stuleci złodzieje i zbóje. Oto pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, szkopy i kasapy. Dwa wraże imperia, o strach Europy, złowieszcze, ponure, kasapy i szkopy. Brawo, brawo, brawo! Jest wilk dobry, jest wilk zły. Wilk dobry to taki, który żywi się słabymi zwierzakami w lesie. To taki, który nie atakuje stada owiec, nie robi szkód rolnikom. A wilk zły to ten, który atakuje ludzi, ten, który morduje im bydło, owce. Dobrze, tato, pyta syn, to który z nich wygra? Synu, wygra ten, którego będziesz karmił. Nakarmiliśmy złego wilka i teraz to mamy, co mamy. Koniec, koniec, ruda wrona, orła nie pokona. 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 Roja Szaturcza, na Sienkiewicza, znajdzie się prycza, na Sienkiewicza, znajdzie się prycza, na Sienkiewicza, znajdzie się prycza, na Sienkiewicza. Bardzo słuszne hasło, proszę państwa, jako uczestnik, prawda, bywale z kilku prycz. Mam jeszcze swoich kandydatów, ale to przy innej okazji. Ale przypominam, że użyję teraz wszystkiego słowa, ja wiem, że nie wolno, że nie wypada, ale to jest słowo zastosowane w utworze w latach 70. A więc jestem usprawiedliwiony, byłem wtedy młody, gniewny i pobudliwy. I napisałem piosenkę, muszę przeżyć jeszcze paru skurwysynów.
Jak widzicie hasło, to mi do dzisiaj przyświeca. I jestem przy nadziei, że jeszcze przeżyję. Ale lista długa, lista długa. W Polsce za mało pamiętamy a propos Solidarności, kto nam w ogóle odzyskał niepodległość. Właśnie Solidarność. O tym się nie mówił, bo jak obchodzimy rocznicę Solidarności, to obchodzimy 18 prawda, roku, 11 listopada. Natomiast przecież dla naszego pokolenia ktoś od nowa musiał tę niepodległość odzyskać, bo ją utraciliśmy. Nasza niepodległość odzyskana w 18 roku, 20 lat tylko trwała, ponieważ nasi sąsiedzi szaleli z nienawiści, jak Polska może być niepodległa. Zwracam na to uwagę, tylko 20 lat trwała II Rzeczpospolita. Kolejne pokolenia, do których ja już się zaliczam, pokolenia nawet powiedziałbym nie tylko nie zahaczające o II Rzeczpospolitą, tylko dużo młodsze, bo bunt Solidarności był w gruncie rzeczy buntem młodych ludzi. Odzyskali pokolenia te, odzyskały dla nas niepodległość. O tym się za mało mówi, bo trwają dyskusje, że odzyskali to właściwie kto personalnie. No Wałęsa nie może się porozumieć z Wolkiem, czy Wolek, czy on. Także to jest poważny spór, kto odzyska niepodległość. Taka na przykład była wdowa po Kiszczaku, ona twierdzi, że Kiszczaku niepodległość dla Polski odzyskał. Z kolei, prawda, inne tam głosy są, komuna stara mówi, że Jaruzelski. Proszę Państwa, patrzcie w obrębie naszego pokolenia, kiedy żyjemy, byliśmy przy tym, jak zakłamano tą niesamowitą historię. Jaką my datę mamy wstawić do dzieci naszych, pamięć, że odzyskaliśmy niepodległość. Kto tego dokonał? Kto był przywódcą? Solidarność to jest ogólne pojęcie. Otóż ja Państwu wyjaśniam kto. Głównym duchowym przywódcą tego buntu i tego zwycięstwa był święty Jan Paweł II. To on był przywódcą tego buntu. Tak jest, proszę Państwa. Tak jest. To był hetman wielki i koronny. To był wielki hetman. Jemu zawdzięczamy, proszę Państwa. I trzeba o tym pamiętać, kto tego zrobił. I trzeba pamiętać też, czego Solidarność dokonała, bo te dokonania się są zamazywane. Na przykład w 80-tych latach jeszcze mieliśmy trzech sąsiadów. ZSRR, CSRSSR i tamto DDR, NRD-owo zapyziałe. Kto ich lubił? Nikt. Przyszedł taki rok 89, skasowaliśmy te trzy państwa. My, Solidarność, duch Solidarności. Przestały istnieć trzy państwa, powstało 7 nowych, świeżych, nieużywanych państw. Tak było, czy nie? Halo! No proszę do odpowiedzi. To jest nasze polskie zwycięstwo, zmiana geopolityczna, zmiana Europy, proszę Państwa. Solidarność przekreśliła również zmowę jałtańską. Przy tym akurat byłem, bo w Ameryce trochę wtedy jeździłem i tam docierali do prezydenta Reagana różni ludzie, prawda? A on jakby mnie znał, bo używał kiedyś mojej piosenki. W związku z tym przez te kontakty, naprawdę nie przechwalam się, ale były takie kontakty z Departamentem Stanu i tak dalej. Załatwiliśmy, że formalnie Stany Zjednoczone przestały uznawać zmowę jałtańską. Ostatnie wojska okupacyjne II wojny światowej opuściły Polskę z początkiem lat 90. Dokonała tego Solidarność. Sami Polacy bez żadnej pomocy militarnej wyzwolili się. Skończyliśmy drugą wojnę. To była druga zwycięska wojna. Zwracajmy uwagę Niemcom teraz, że przegrali z nami wojnę, bo oni zapominają o tym łatwo. Tak samo jak przegrali pierwszą wojnę światową Niemcy z nami. Niemcy przegrali z nami dwie wojny światowe. Niech się teraz nie wybierają tu do Polski. W nasze lasy. Żeby nam kraść lasy, czy cokolwiek im pod rękę padnie. Czy zamykać kopalnie, czy zamykać warsztaty i kraść radio i telewizję. Niech się na to nie biorą Niemcy. Przegrali dwie wojny światowe i mogli przegrają trzecią, bo taka jest logika dziejów i taka jest historia narodu polskiego. Zwyciężamy zawsze, czasami z opóźnieniem. Zwyciężymy! 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 Przy okazji warto nadmienić tutaj a propos właśnie tych narodowych rozważań historycznych, proszę Państwa, że sam Tusk powiedział kiedyś, że Polska jest tej normalność i on w gruncie rzeczy, rządząc teraz, po to rządzi, żeby to udowadniać, że jest nienormalnie. On tę nienormalność wprowadza. Polacy wiedzą, że są narodem normalnym. Normalna jest wolność, o którą zawsze walczymy, naszą i waszą. Niemcy
nigdy w życiu w swojej historii nie walczyły o waszą i naszą wolność. One walczą wyłącznie, Niemcy, o niewolę, o zniewolenie innych narodów. Tylko po to walczą. Nigdy o wolność naszą i waszą. Nigdy nie, Polacy mają solidarność. Żaden naród takiego ruchu i takiego porozumienia nie ma jak my. W celu obalenia imperium zła dokonaliśmy tego buntu solidarności. Polacy są po prostu narodem normalnych ludzi. Natomiast trafił nam się jeden nienormalny, który nas chce do swojej nienormalności dopasować. Polskość to jest normalność. Tusk to jest nienormalność. Tusk, nienormalność. Tusk, nienormalność. Tusk, nienormalność. Tusk, nienormalność. Tusk, nienormalność. Pamiętajmy to hasło, żeby nam się coś nie pomyliło. To wszystko, co on wyczynia ostatnio, administrując, proszę Państwa, jest zupełnie absurdalne. Przecież to wszystko, co on wygrał wybory. No może robić, co chce. Dostał tę większość. A on robi zamach stanu wobec swojej władzy, którą dostał właśnie. To jest coś absurdalnego. Dlatego to jest kompletna nienormalność. Nie słuchajcie Państwo tego gościa, że on coś mądrego kiedykolwiek powie. A poza tym, po czym można poznać, że Tusk kłamie? Po tym, że otwiera usta. To jest taka sytuacja. My mamy do czynienia z jego nienormalnym gościem jakimś. Z głębi ziemią, z krain mrocznych, pusz sowiecznych, puli stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prostą. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los jest znany, rozsypywał nas po kątach. Kiedy obce wiatry grały, obce orły na proporcjach, przy ogniskach wybuchała niesmożona nuda swojska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał uszeń portret cara, ksiądz siejenny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała dumne wiersze, pisał normi. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole, od Chicago do Tobolska. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Dziękuję wam. Dziękuję. Panie Janowie, panie Janie, jeśli pan przyzna. Janek. Jak chcecie mi zrobić przysługę, to ja za tydzień, proszę Państwa, tu niedaleko na Czaskiego w Domu Technika o godzinie 18.30 mam przedstawienie. Pierwsze w tym roku i pierwsze pod tym rządem. No jestem w olbrzymiej tremie, co tam będzie. Przedstawienie nosi tytuł zachęcający. Bar z piosenkami.
Będziemy. Bardzo się polecam. 18.30, niestety bilety tam będą jakieś ceny za bilety, bo z czegoś muszę zacząć się utrzymywać, emerytury mam 3200 miesięcznie. A żonę mam wymagającą. Jak i opieku. Także bardzo zachęcam, wpadnijcie, tam będzie ciepło, możemy się napić, nawet piwa. Proszę Państwa, tak wymyśliłem taką formę, którą podejrzałem w Ameryce, że tam często w barach się śpiewa, pomyślałem sobie, zróbmy taki na ten zimny styczeń, zróbmy sobie bar z piosenkami, robimy taką imprezę. 18.30, następny poniedziałek. Do zobaczenia za tydzień, a za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję. Dziękujemy pięknie, panie.